Witam, dzień dobry, z tej strony Mister Transmetar, jak zwykle 666. Co dzisiaj ciekawego? Ano dzisiaj znowu świat DC Universe. Legenda, tym razem może nie konkretnie z komiksu, chociaż komiks na pewno też wyszedł. Jest to figurka na bazie znanego serialu, w sumie chyba pierwszego serialu, jaki pokazał się u nas w Polsce, nadawanego w Cartoon Network. Mam tutaj na myśli Justice League, czyli Liga Sprawiedliwych, później następna seria i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tutaj zieloną latarnię, główne skrzypce grał oto ten gentleman, czarnoskóry gentleman, John Stewart. Postać bardzo taka, w sumie niewiele o nim wiemy, oprócz tego, że był we wojsku, walczył tam gdzieś w siłach specjalnych, we wojnie, nie wiem, czy chodziło konkretnie o wojnę akurat wietnamską, czy w każdym razie przysłużył się jakoś armii Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest Amerykaninem. Wywodził się z jakiejś tam biednej dzielnicy amerykańskiej, w sumie takiej, można powiedzieć, z Harlemu chyba. Tak przynajmniej tak mi to wyglądało w bajce, dokładnie nie wiem. Postać bardzo fajna, zabujany w sokolicy, half girl, także no cóż dużo powiedzieć można, niewiele. Wow. Jeśli chodzi o samego Johna, DC Universe niewiele się zmieniło. Troszeczkę jest inne odwzorowanie, układ zielonej latarni jest bardzo podobny, pierścień na palcu, na fakolu chyba konkretnie. Cóż mogę powiedzieć, artykulacja standardowa, no fajne akurat jest to, że tutaj się przyłożyli, fajne mu włosy zrobili, bo on tak charakterystycznie się po prostu gość się czesał, więc taka charakterystyka mu zostaje. Fajne oczy, tylko powinny być, z tego co wiem, poprzemiane, jak zielone latarnie, powinny być zielone, u niego akurat są, jak widać, białe, ale to nieważne, fajna twarz, także naprawdę fajna figureczka. Punkty artykulacji, no to są standardowe, nogi, ręce, wszystko jest to samo, nic się po prostu nie zmienia. Cóż jeszcze z tyłu, możemy zobaczymy. Troszeczkę różni się od Hala Jordana i innych superbohaterów z korpusu zielonej latarni. Tu akurat, jak widzicie, jest całkowicie ten efekt tych DC Universe, czyli tam pelerynki, pierdółki zrobione, praktycznie w ogóle go tutaj nie widać, jest taka minimalna różnica. Co jeszcze? No czarnoskóry, wiadomo, fajne detale, dość to są ciekawie dopracowane. Jakieś, proszę Państwa, znaki, ano DC Comics, oczywiście China, China, są specjalne, jak każdy DC Universe ma dziurki w butach, jakąś tam można ułożyć sobie go w jakiejś pozycji. W końcu to figurka, więc ma służyć do pozowania. Standard, jak zwykle, no powtarzam się, ale no nic nowego to nie ma. John, jak to John, twardy, ale o dobrym, gołym bisercu. Chyba to tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję. Jeżeli ktoś nie ma, myślę, że warto kupić, bo bardzo fajny DC Universe. John Stewart, zielona latarnia.